Towarzysze, więc dzisiaj sobie pooglądamy mój ekran, ale zanim przejdziemy do zasadniczej treści filmu, to mamy tutaj krótkie pozdrowienia od Krzysztofa Karonia. Marksiści mają rację. Więc Krzysztof Karoń powiedział to, o czym od dawna wiedzieliśmy, a teraz właśnie pooglądamy sobie przez chwilkę mój ekran. No jak widzicie, mamy tutaj stronę startową kanału Odrodzenie Komunizmu. Wczoraj został opublikowana o godzinie 23:00, tam chyba o północy, rozmowa z profesorem Bruno Drwęskim. Ta rozmowa trwa ponad 2 godziny, więc dzisiaj nie będę was zanudzał długim filmem, no jednak liczę na to, że ktoś tą rozmowę będzie dzisiaj wieczorem oglądał. Dobrze, więc jak widzicie, jest tutaj kanał i możecie tutaj po prawej stronie jest link do naszego portalu Odrodzenie Komunizmu. I ten filmik jest właśnie jakąś taką, promocją portalu Odrodzenie Komunizmu. Widzicie, tutaj jest adres odrodzenie.fr. No jak widzicie, tutaj jest tekst z 5 maja, tutaj inny też z 5 maja, z 4 maja, z 3 maja, z 2 maja, z 1 maja, więc właściwie codziennie jakieś nowe artykuły, 30 kwietnia, 29 kwietnia, 28, więc dobrze. Więc póki co tutaj właśnie na portalu Odrodzenie Komunizmu są 2 działające działy. Jest dział artykuły, który właśnie tutaj widzicie, no i jest dział wiadomości, który jest prowadzony troszkę gorzej, więc mamy tutaj właśnie news dotyczący SPD z 5 maja, tutaj 2 maja, więc no i oprócz tego jest tutaj możliwość właśnie zadać pytanie komunistom. Więc towarzysze, apeluję do was, żebyście właśnie ustawili sobie portal Odrodzenie Komunizmu jako stronę startową, żebyście codziennie oglądali, żebyście nadsyłali właśnie wasze teksty na portal, może zostaną opublikowane. Jest także możliwość tutaj komentowania tych tekstów. A także apeluję do was, czytelnicy, jak i do osób zaangażowanych w redagowanie tego portalu, żeby rozwinąć dział wiadomości, że te wiadomości powinno się pisać łatwiej niż teksty, no w końcu chodzi tutaj o jakieś takie krótkie informacje, które gdzieś tam znajdziecie, ciekawe, bo kanał się rozwija i o przyszłość kanału się nie martwię. Jestem ja, jest towarzysz Mateusz, jest towarzysz Witczak, są inni towarzysze, więc kanał się rozwija i już w tej chwili możemy powiedzieć, że od strony tej propagandy audiowizualnej, no to komunizm rzeczywiście ma tutaj mocną pozycję, no ale portal można byłoby troszkę poprawić, można byłoby poprawić grafikę. Znaczy tak, no ten tutaj dział artykuły, no to jest dobrze prowadzony, ale to troszkę za mało, żeby ten portal, no tak był takim, taką lokomotywą komunizmu, więc apeluję tutaj do wszystkich, żeby rozwinąć dział wiadomości, żeby tych wiadomości było więcej, może zrobić podział wiadomości ze świata, z Polski. Apeluję też o jakąś tam być może reformę graficzną, no ale ogólnie apeluję do wszystkich, żebyście czytali ten portal, żebyście współpracowali z redakcją, żebyście także pod tym filmem dawali swoje komentarze, opinie, co waszym zdaniem w tym portalu można by zmienić, jak tutaj go rozwinąć, także co zrobić, żeby ten portal wypromować, żeby był właśnie bardziej taki popularny, i to tyle. No. Więc towarzysze, zachęcam was do współpracy z portalem Odrodzenie Komunizmu i niech ten komunizm się odradza. Pozdrowienia, towarzysze.